Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałem przypomnieć trochę o średnich kroczących. W moim przypadku jest to średnia krocząca 30, ta pomarańczowa i ta fioletowa 210. Prawda jest to tylko obraz tego, co się dzieje w danym momencie na rynku, ale patrząc historycznie, te średnie kroczące no, dawały nam jakiś pogląd tego, czego możemy się spodziewać w przyszłości. Tak na przykład było w 2017, jeszcze wcześniej gdzie ta średnia krocząca 30 przebiła tam 210. No i od tego momentu zaczęła nam się bessa. Później w 2019 nastąpiło przebicie w drugą stronę i niby początek hossy, ale nie do końca, bo kilka fałszywych wyjść górą czy dołem jeszcze mieliśmy. I dopiero tak naprawdę od marca 2020 po tym spadku covidowym Rozpoczęła się wielka hossa na krypto. W którym miejscu jesteśmy teraz, patrząc na średnie kroczące? Szczyt mieliśmy w kwietniu. Później średnie nam się przybiły, czyli tak zwany krzyż śmierci, który nie zwiastował niczego dobrego, ale nastąpiło odbicie, złoty krzyż, i później, zauważcie, że idealnie w punkt odbiła nam się ta średnia krocząca. Naglądało na to, że to mamy. Fejkowe wyjście górą, i będziemy kontynuowali spadki. Szczególnie, że ta średnia krzycząca 210 już zaczęła nam nawet lekko spadać. Ale nastąpiło cudowne odbicie i nowe ATH w listopadzie. Teraz ponownie średnia krocząca 30 zbliża się do tej 210. No, jest coraz bliżej krzyża śmierci. Ostatnio uniknęliśmy go. Czy teraz znowu unikniemy? Nie wiem. Ale historycznie rzecz biorąc, jeżeli ta pomarańczowa krzywa 30 jest powyżej tej fioletowej 210 i obydwie idą w górę, to jesteśmy w hoście. A jeżeli ta pomarańczowa jest na dole i obydwie idą w dół, co mieliśmy tutaj w 2017, tutaj po przebiciu krzyży śmierci, śmierci jeszcze było próbę odbicia, nieudane. Ale później już te dwie krzywe leciały nam w dół. Głównie e, trzeba patrzeć wtedy na tą 210. To już takie większe wypłaszczenie e, jest. E, I kiedy ona spada, no to jesteśmy w beście. Kiedy rośnie, jesteśmy w hoście. Potem, jak tu pokazywałem, były fejkowe wyjście, jakiś trend boczny. Więc teraz zbliżamy się niestety do momentu, gdzie te dwie krzywe mogą nam spadać. Ta lekko jeszcze idzie w górę, ale gdyby nastąpiło przebicie tej pomarańczowej od góry i kurs by szedł dalej w dół, no to jest duża szansa, że pomarańczowa nam zacznie spadać. No i prawdopodobnie będzie to oznaczać, że jesteśmy w bessie. Nie wiadomo co będzie, tak jak wcześniej odbiło nam idealnie od te średnie kroczące 30 odbiło 210. Dużo osób stosuje inne średnie kroczące 50 i 200. No one działają trochę z opóźnieniem. Tutaj jak widać jeszcze zostało więcej miejsca do przebicia. I tak samo jak tu mieliśmy wyjście górą, to nie doszliśmy do tego punktu. A według mnie na Bitcoinie sprawdzają się te krzywe 30-210. <laughs> Przynajmniej kiedyś się sprawdzały, teraz jak widać już trochę gorzej, bo coraz więcej jakichś fejkowych wyjść. Ale skoro ja to widzę, pokazuję, to myślę, że dużo innych jakichś analityków, którzy zajmują się wykresami, którzy patrzą na analizę techniczną, też to zauważy. Eee, zauważą, powiedzą, napiszą, nagrają jakiś film, no i część ludzi może się przestraszyć spadków i zacząć sprzedawać. Jak to wygląda na innych kryptowalutach, biorąc pod uwagę te średnie krzeczące, Luna Hossa, jak się patrzy obydwie w górę, obarańczowa nad fioletową, Matic sytuacja podobna, Solana, tu już nam mamy spadki tej obarańczowej, ale jeszcze wysoko, Ethereum, też lekkie spadki obarańczowe, coraz bliżej września, ale też jeszcze jest miejsce, BNB podobnie, tu ogólnie przystał czas Hossa, AVAX również i dochodzimy do kryptowalut, gdzie już tak kolorowo nie jest, gdzie te krzywe się już przebiły, na przykład w Cardano. FTT również nastąpiło przebicie. Polkadot też przebicie średnich kroczących nastąpiło już kilka dni temu. Engine, tu jeszcze jesteśmy powyżej, ale jak widać ta średnia akurat przebijała tą fioletową kilka razy. teta też poniżej. Bitcoin poniżej. No i idąc im dalej w dół, tym więcej jest tych średnich, które Zwiastują nam niestety bez sen. Wracając do bitcoina, no, robi się niebezpiecznie tak, jak był ten moment tutaj, gdzie kurs został wyratowany. Teraz zeszliśmy może nie tak nisko jak wtedy do 39, 39 500. No, ale jeżeli przebijemy ten punkt, kolejna linia trendu zestawowego zostanie przebita, więc to może przyspieszyć spadki. Zobaczymy, czy będzie ratowanie kursu, czy jednak spadki nam się rozwiną. Według mnie jest duże niebezpieczeństwo spadków, nawet chyba większe niż wtedy, hmm. czyli w październiku zeszłego roku. No stawiałbym na to jakieś 60%, że ten krzyż śmierci będzie i te spadki nam się tutaj pogłębią. To tyle na dzisiaj, dzięki, do usłyszenia i do następnego razu.